Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest barok. Barok, czyli nurt sztuki, jaki najbardziej rozwinął się w XVII wieku w Europie, a także pierwszy nurt sztuki, który wywędrował za granicę Europy, m.in. do kolonizowanej Ameryki Łacińskiej. Ale skąd się wziął w ogóle barok? Już na początku XVI wieku niektórym twórcom artystycznym nudził się ten porządek renesansowy. Chcieli, chcieli czegoś innego niż tylko ten umiar, te, 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 te takie renesansowe renesansową statyczność, dlatego postanowili stworzyć coś, co nie jest skrępowane w stylu i nazywamy to manieryzmem. Tutaj ten termin tak naprawdę ciężko odnieść do jakichkolwiek ani ram czasowych, ani ram sztuki. Ciężko powiedzieć dokładnie, do czego on się odnosi, ale mówimy generalnie, że do takich układów nieskrępowanych, jakiejś wyszukanej inwencji tematycznej wykonawczej w mamy jakieś indywidualne w tym maniery. Stąd ta nazwa, którą możemy sobie oczywiście zapisać, czyli manieryzm. Manieryzm pojawia się na początku XVI wieku. Artyści zachowują tam jeszcze takie elementy renesansowe, dlatego jeszcze uważa się go albo za schyłkowy okres renesansu, albo wręcz przeciwnie, jako początek tej nowej epoki, o której dzisiaj sobie mówimy, czyli o epoce baroku. Sama nazwa barok, oczywiście też ją sobie zapiszemy, barok, pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego e, baroko. co oznacza e, nieregularną perłę lub coś po prostu ogólnie nieregula, nieregula, nieregularnego e, twórcy baroku w przeciwieństwie do manierystów już całkowicie odrzucają te, rene, tą renesansową statyczność jakikolwiek ład i harmonię e, mia, e, miał, to być, e, miał to być ruch taki wybuchowy w którym miał być kontrast, dynamika, bogactwo e, kolorów Styl barokowy także narodził się jako odpowiedź trochę na reformację w kościele, gdyż Kościół katolicki chciał zachęcić do wnętrzy kościołów swoich wiernych a którzy w protestancyzmie, o ile zbory były bardzo ubogie w środku, wewnątrz te świątynie nie powalały, to Kościół chciał zachęcić ludzi piękną architekturą, pięknymi malowidłami, takim więc przepychem w tym wszystkim, a także cudowną oprawą mszy świętej, muzyką, rzeźbą itd., itd. Więc było to także narzędzie właśnie takie propagandowe, cały barok w rękach Kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o autorów e, architektury, jednym z takich zwanych jest Giovanni Bernini, którego widzimy po lewej stronie na obrazie, go to pokażę kursorem. Giovanni Bernini, on jest także autorem słynnej kolumnady na placu Świętego Piotra, którą tutaj zamieściłem w zdjęcie, on jest jej autorem. Co prawda, to jest taka ciekawostka, tutaj miała być wielka brama z, z wieżą zegarową na samym szczycie, ale plany zostały odrzucone przez kardynałów a sama kolumnada miała przy, przytulać, jakby otaczać wiernych, miały to być ręce, błogosławione ręce kościoła, które otaczają wiernych swoją opieką. Bernini miał właśnie zamiłowanie do rozbudowanych dekoracji, choć zachowywał jeszcze w, w tym wszystkim renesansowe proporcje i plany. Całkowicie natomiast ze sztuką renesansu zerwał Francesco Borromini, którego widzimy tutaj, o może przewiniemy. Jest on, jest on autorem m.in. kościoła świętej Agnieszki w Rzymie, który ma wieże już niespotykane w renesansie, tutaj te, które widzimy. Jeśli chodzi o rzeźbę barokową, rzeźbę barokową cechowała dynamika, ruch i teatralność gestu. Tutaj jako przykład właśnie wstawiłem ekstazę świętej Teresy, zresztą Berniniego. A, czyli widzimy, że ta rzeźba też jest bardzo dynamiczna, często jest w momencie jakiejś e, akcji, szczególnie w przypadku rzeźby religijnej e, oddawane są jakieś uczucia, e, na przykład stanów e, ekstazy. Ta, takimi rzeźbami e, wypełniano oczywiście świątynie. E, mogły to być postacie świętych, aniołów, jakieś spiralne kolumny zdobione, balustradę i tym podobne. Z kolei okna i portale bogato zdobiono rzeź, rzeźbionymi aniołkami, muszlami, wieńcami, e, kartuszkami, a sklepieniem często nadawano charakter takiego nieba z chmurami, żebyśmy się czuli, że tam do góry jest e, nie. No i obok wcześniejszych technik, takich jak złocenie, pojawiła się inkrustacja, czyli wykładanie po prostu powierzchni np. metalami, kością słoniową, czy masą perłową, które i to wszystko komponowano w jakieś płaskie wzory. Wykorzystywano też, istosowano coś, to co było już obecne w renesansie, czyli intarsjowanie. Było to zdobienie powierzchni drewnianych przez wykładanie ich innymi gatunkami drewna. Czyli to takie ciekawe techniki, które zaczęto też stosować w baroku. Możemy sobie je zresztą zapisać. To była inkrustacja. Inkrustacja. Chwilka. O. Inkrustacja. Piszę. Inkrustacja. To była ta technika e, wykładania tej powierzchni na przykład e, metalami no i ta stosowana wcześniej w renesansie intarsjowanie To zapiszemy intarsjowanie e, okej okay. Także oczywiście w baroku nie tylko świątynie zmieniły swój wygląd, także budowle świeckie, szczególnie pałacy bogate, pałace bogatych ludzi. Budowano teraz nie w niezwykłym, ścisłym porządku, tylko wyróżniano część środkową z głównym wejściem. Szczególnie tutaj monumentalne schody były ważne, jakieś kolumny, portyki czy tympanony. No i wokół pałaców także zakładano piękne, znane zresztą barokowe Ogrody, zdobiły je baseny, rzeźby, mostki, fontanny, specjalne przycięcia oczywiście roślin, z tego mieliśmy całe parki, ogrody, także powstawały rzeźby zdobiące takie, takie miejsca publiczne, publiczne parki, jakieś place itd. I przedstawiały najczęściej także postacie mitologiczne w jakichś dynamicznych pozach, jakoś gestykulujące odpowiednio. Jeśli chodzi o malarstwo, tu mamy przykłady na przykład wieczerza w Emaus Caravaggia Malarstwo było bardziej zróżnicowane niż rzeźba, ile rzeźba często opierała się na tych samych schematach, to malarstwo było bardziej, bardziej dowolne. Pojawiało się ono często we wnętrzach kościołów, tak jak sobie mówiliśmy, pałaców. Były to, były to wielkie jakieś freski przedstawiające jakieś olbrzymie, znaczące wydarzenia. Często przedstawiano tłumy aniołów, jakichś świętych na tle nieba, w obłokach, tak jak mówiliśmy sobie na przykład o tym niebie na suficie. Z kolei pałace miały już oczywiście zróżnicowaną bardziej tematykę, często to mogła też być mitologia, przedstawienie jakichś władców, bogatych ludzi, a nawet martwej natury, czyli mieliśmy dowolność, jeśli chodzi o temat. No i bardzo też cechowały Barok silne kontrasty światła i cienia, co szczególnie widać u włoskiego artysty Carvaggia. Nie każcie mi tylko czytać jego e, imienia. Michel Angel Merisi da Carvaggio. Tak się chyba to czyta, nie jestem pewien. Najważniejsze Carvaggio, żebyście pamiętali. E, on... W... Naprawdę w mistrzowski sposób operował światłem i cieniem, co widzimy między innymi tutaj. Zazwyczaj światło dobiegało z jakiegoś jednego miejsca i to miało podkreślać nastrój danej sytuacji. Sam Karwaczy był trochę takim awanturnikiem, artystą, można powiedzieć, prawdziwego zdarzenia. To już taka raczej na boku. Ale był, był on także y, jednym z pierwszych realistów i twórców malarstwa rodzajowego, co jest y, dość ważne, choć początkowo malował raczej y, tematy mitologiczne i martwą y, naturę i później dopiero mu się ty, malarstwo rodzajowe. Y, y, jeśli chodzi o następnego malarza, to Peter Paul Rubens, może sobie też przewiniemy, autor słynnego zresztą um, słynnego obrazu Trzy Gracje, myślę, że każdy z Was go um, jakoś tam kojarzy, ten obraz Trzy Gracje. Um, on był podróżnikiem, dyplomatą, a zarazem malarzem i to u wielu, wielu władców, czyli osoba dość taka wszechstronnie wykształcona. I tworzył on kompozycje takie pełne barakowego przepychu, dynamiczne, wypełnione często tłumami postaci wyruchu. No tutaj akurat nie mamy tłumu postaci, ale widzimy zdecydowanie, że one są wyruchu, że to tańczą, czy coś, czy po prostu się obściskują, coś takiego. I jego obrazy najczęściej ukazywały radość płynącą z życia, jakieś piękno ludzkiego ciała, w ogóle optymizm, i na takie ciała właśnie takie hmm, pełne nie powiedzieć pulchne mówimy tak zwane Rubensowskie kształty, to jest bardzo ciekawy zwrot, możecie tak komuś zawsze powiedzieć jak nie chce się go wyrazić, masz fajne Rubensowskie kształty na no, a tematyka, no tak jak mówiliśmy była bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o Rubensa mogły to być sceny jakieś mitologiczne, mogły to równie dobrze być pejzaże czy sceny z życia Rodzinnego. Za to takim mistrzem, jeśli chodzi o światło i cień, był Rembrandt van Rijn, albo po prostu Rembrandt. Jak się najczęściej spotykacie, on poszukiwał jakichś własnych rozwiązań, jeśli chodzi o sztukę malowania. I w przeciwieństwie do innych autorów baroku, nie skupiał się na pięknie i potędze ludzkiego ciała, tylko raczej starał się jakoś pokazać przeżycia duchowe człowieka. Więc nie upiększał twarzy ludzkich, tylko malował wszystko tak, jak to naprawdę wyglądało w rzeczywistości. Za to jeśli chodzi, tutaj go już nie zamieściłem, jego portretu. Jeśli chodzi o malarstwo hiszpańskie, najsłynniejszy był Diego Velázquez, który był nadwornym malarzem hiszpańskiego dworu. Namalował on szczególnie wiele portretów hiszpańskiego króla i jego Rodziny Na niektórych są ustawieni oni na przykład na wprost okna, wtedy padające na ich światło wydobywa z półmroku wielkich komnat twarze, jakieś wspaniałe stroje. No ale tematyka innych jego prac była naprawdę różnorodna. Można sobie zobaczyć na przykład panny dworskie, możecie sobie zajrzeć w internecie na jego obraz. Więc bardzo duży zakres od religii po mitologii, sceny rodzajowe, tak jak sobie powiedzieliśmy portrety na przykład rodziny królewskiej. Nacisk skład on na sposób widzenia, w jaki widzimy dany obraz, zwłaszcza jeśli chodzi o portretach i chciał w tym pokazać jakieś cechy charakteru i umysłowość przedstawianych postaci. Jeśli chodzi o literaturę, teatr, no i naukę, a także i muzykę. Literatura w baroku, tak jak cała epoka, nie była jednolita, tak jak wcześniej to miało miejsce w innych epokach. I tak powstawała głównie w związku z kontrreformacją w opozycji do treści jakichś ideowych i form artystycznych renesansu. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi dalej o literaturę, starano się, żeby literatura pokazywała jakiś mistycyzm, nawiązywała właśnie do wątków religijnych a sprzeciwiano się temu, co miało miejsce w renesansie, czyli do wartościowywania pogaństwa i, tej, i tego klasycznych, klasycznych wierzeń, znaczy wierzeń na przykład starożytnych. Ale barok jednocześnie był bardzo zróżnicowany w formie literackiej. Mieliśmy bardzo różne formy, ale też mieliśmy na przykład z jednej strony duże dawki humoru, obok na przykład mieliśmy po prostu brutalny realizm. Jedno z takich znanych dzieł to dzieło Mig Miguela de Cervantesa, Don Quixote z Manche. na pewno wielu z Was kojarzy. Don Quixote z zmanczy. Z Manche. właśnie napisane przez niego, przez Miguela, która oczywiście w krytyczny sposób miała pokazać społeczeństwo hiszpańskie przełomu XVI i XVII wieku. To jako jeden z przykładów. Jeśli chodzi o naukę, m.in. Johannes Kepler zajmował się astronomią, był niemieckim uczonym, ale działał w Pradze, no i on odrzucił stary taki filozoficzny pewnik, że planety poruszają się po okręgach, co zakładali i Ptolemeusz, i Kopernik, i odkrył, że one się poruszają po torach eliptycznych, czyli takich nie do końca okręg okręgach, czyli bardziej, no tak jak teraz mamy wszechświat, coś coś takiego, takie elipsy, a niedokładne e, nie e, koła. E, przy czym Słońce oczywiście znajduje się niego w, w, w jednym z tych ognisk, tych elips. Wprowadził do astronomii także pojęcie siły, sformułował prawa opisujące ruch planet, które możecie się nauczyć na fizyce, a także u nas na Aie, możecie zobaczyć w, w kurs fizyki. Opisał matematycznie i fizycznie cały wszechświat, dając początek w zasadzie nowej dziedzinie nauki, tzw. Tak mechanice nieba. Z kolei Galileo Galilei, którego widzimy tutaj, czyli słynny Galileusz. Potwierdził to, co wcześniej dokonał Kopernik, czyli potwierdził teorię heliocentryczną. Tutaj niestety no, za to cierpiał przez kościół, ale udało mu się ją potwierdzić. Tutaj zachęcam wszystkich do wgłębienia się w temat. Zasunął także z konstruowaniem teleskopu i odkryciem praw bezwładności i swobodnego spadania ciał i praw o dodawaniu sił działających na jakieś ciało. Był, tak, był więc, co za tym idzie, twórcą twórcą podstaw dynamiki. Jako matematyk i zarazem astronom odkrył także wiele tajemnic, jeśli chodzi o układ słoneczny, m.in. oczywiście dzięki swojemu teleskopowi. Według Galileusza też podstawą wszelkich nauk, nauk przyrodniczych powinno być jakieś badanie zjawisk i ich przy, przyczyn, zamiast nienaukowych, jakichś naiwnych uogólnień wolał wprowadzić empiryczne, czyli takie poznawcze naukowe metody badań przyrodniczych i przy tym palając e, jakieś resztki średniowiecznego myślenia, gdzie już z góry zakładano na przykład teorie bez żadnych e, dowodów. E, I to było jakby takie e, główne jego zasługi. Później Sir Isaac Newton, czyli e, Iza, e, Isaac Newton. Isaac Newton, myślę, że każdy go kojarzy, choćby na przykład z gimnazją był on Anglikiem, fizykiem, astronomem i zarazem matematykiem. Rozwinął nauki o czasie, przestrzeni, masie, siłach, podał ogólny schemat rozwiązywania konkretnych jakichś problemów mechaniki, fizyki i astronomii. Sformułował także trzy słynne prawa dynamiki, zwane także po, jego, po nim oczywiście zasadami dynamiki Newtona, ale także sformułował prawo powszechnego ciążenia. Jeśli dalej chodzi o naukę, przełom nastąpił także w biologii, na przykład dzięki skonstruowaniu mikroskopu, użycia go przez Marcello Malpighiego. To posłużyło mu do badania tkanek roślinnych i zwierzęcych, a także przez przełom nastąpił dzięki Antonowi van Leeuwenhoekowi, który odkrył ciał, ciałka krwi i bakterii. Z kolei najwybitniejszym filozofem angielskim XVII wieku był Sir Francis Bacon. Tutaj go widzimy, żył w latach 1561-1626. On twierdził, że wiedza o świecie jest sprawdzalna, obiektywna, niezależna od przekonań danego uczonego i wywodzi się z obserwacji i doświadczenia. I ten właśnie kierunek filozoficzny, który, który uznaje poznanie ludzkie, poznanie ludzkie wyłącznie z doświadczenia, czyli że poznajemy coś wyłącznie na tym, jak czegoś doświadczyliśmy, nazywamy empiryzmem od empiricus łacińskiego, czyli oparty na doświadczeniu. Wcześniejszą dedukcję, czyli wnioskowanie od założeń ogólnych do ustaleń szczegółowych, szczegółowych zastąpił on indukcją czyli szczegółowe obserwacje do wniosków ogólnych. On też Bacon uważał, że ta empiryczna nauka, jeśli, zosta... jeśli jest zgodnie rozwijana z zasadami indukcji, do ludzkości potężne narzędzie do opanowania przyrody. No to jest takie właśnie, mówi... mówimy, często używamy tego słowa, że coś poznajemy empirycznie, no to właśnie teraz już możecie powiedzieć, że wiecie, że to jest od e, bacona, angielskiego filozofa z początku e, XVII wieku. Z kolei trochę inne poglądy. Prezentował Francuz René, René Descartes, czyli słynny Kartezjusz, jak go nazywamy, był on autorem rozprawy o metodzie. No i innowatorstwo jego poglądów polegało na tym, że na badaniu rzeczywistości poprzez analizę narzędzi metod poznania, przy czym zatem prawdziwe takie narzędzia poznania uznawał kartezjusz rozum ludzki. Czyli właśnie to y, badanie rzeczywistości tylko należy, y, przez, y, należy analizować przez metodę poznania. Ja wiem, że to jest trochę skomplikowane, no to filozofia jest to jest zawsze skomplikowana, można się w tym trochę y, zakałapućkać. Y, odrzucił on wiarygodność z kolei doznań odczuwanych przez zmysły, na przykład wzrok, a za jedyny proces poznawczy uznawał proces y, czystego po prostu y, myślenia, y, który jednocześnie określał samo istnienie człowieka. Stąd właśnie ta y, y, sentencja kogitarego ergo Sum czyli myślę, więc jestem. I według jego teorii podstawą nauki jest wiedza typu matematycznego, co jest bardzo ciekawe. System kartezjański został nazywany inaczej racjonalizmem od ratio, czyli rozum po łacinie. No i znalazł wielu zwolenników w XVII wieku, a także wywarł olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi wpływ na filozofię w wiekach następnych, choćby, na, choćby wpłynął na wiek XVIII w, znaczącym, w bardzo znaczącym Innym e, znanym oczywiście jeszcze naukowcem był Blaise Pascal, jeśli dobrze czytam, albo po prostu po naszemu polskie, polskiemu, że tak powiem, błażej Pascal. Wymyślał oczywiście on prawo Pascala, ale także rozważania, rozważania filozoficzne. Miał ten słynny zakład Pascala, e, czy Bóg istnieje, czy nie. E, no to i, e, mamy dwie opcje. Jeśli Bóg e, istnieje, znaczy, czy warto wierzyć, czy nie, no warto, wychodziło na to, że warto, no bo jeśli Bóg istnieje, no to czeka nas nagroda po śmierci, a jeśli nie istnieje, no to tak nam się nic złego nie staje. A z kolei jeśli wiemy, że jeśli nie wiemy, czy istnieje, a załóżmy, że jednak nie istnieje, a my zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy w niego nie wierzyli, no to bardzo dużo stracimy, a w najgorszym wypadku nie stracimy po prostu nic, no bo tak nic dalej wtedy nie ma. To jest zakład Paskala, można tylko sobie zapamiętać. Ale wracając, w roku jeszcze rozwijał się oczywiście teatr, wtedy powstała wersja teatru pudełkowego, czyli charakter sceny, jaki jest obecny po dziś dzień, czyli stałe ceny oddzielone od widowni kurtynami, był charakterystyczny dla baroku, ale właśnie w zasadzie dominuje, dominuje po, po dzisiaj. Powstały tak zwane wolne teatry kształtowane wolą twórców, ich doświadczeniem i wyobraźnią, czyli to były teatry Teatry w tych sztuki mogły być całkowicie mieszane, mogły przedstawiać w zasadzie Coś dowolnego. Świetne tutaj komedie pisał Lope de Vega, kto, zresztą genialne dziecko, w wieku 5 lat mówił po łacinie i kastylijsku, a w wieku 12 lat, ponoć już pisał, w wieku 12 albo 11, to ciężko to stwierdzić, pisał już pierwsze komedie. No i on zrywał zasadami dramatu standardowego, czerpał tematy nie z mitologii czy historii, ale po prostu z życia ludzi. No i dużo też uwagi, jeśli chodzi o teatr barokowy, poświęcano scenografii, między innymi wykorzystywano jakieś malowane dekoracje, które miały funkcje iluzjonistyczne, miały wprawiać ludzi w konsternację, a skomplikowana jakaś maszyneria przy scenie umożliwiała szybką zmianę efektów dźwiękowych, świetlnych itd. Wystawiano oczywiście sztuki np. Szekspira, ale także autorów już innego nurtu, klasycyzmu, do którego należeli m.in. Pierre Corneille, Jean Baptiste Racine, czy Jean Baptiste Poquelin, znany także Wam pewnie pod nazwą Molière. E, także przy, e, p, oczywiście rozkwitała muzyka, tutaj najbardziej znane to na przykład oratoria e, Georga e, Friedricha Händla, e, myślę, że tutaj na, wszyscy znają na przykład słynnego e, Mesjasza, e, czy całe msze, pasje Johanna Sebastiana Bacha, Taka porada Jan Sebastian Bach urodził się w Eisenach. Można sobie zawsze zapamiętać. Innymi znanymi także był Antonio, Antonio Vivaldi, jego słynne cztery pory roku, myślę, że to każdy kojarzy, czy Domenico Scarlatti. Naradził się wówczas także teatr operowy, który później będzie bardzo popularny, który integrował wszystkie dziedziny sztuki i wszystkie środki artystyczne. Słowo, słowo i sama gestykulacja miały wtedy współgrać z muzyką, tańcem, a główną rolę miał odgrywać w tym wszystkim głos ludzki. Takie były założenia teatru operowego. No i za twórcę opery uważany jest kompozytor Claudio Monteverdi. I do, jego, do Monteverdiego jedną z najpiękniejszych oper należy Orfeusz. Myślę, że możemy sobie to oczywiście zapisać. Claudio. Monteverdi, na przykład Orfeusz, bardzo znana. Claudia Monteverdi żył w latach 1567-1643. Zgubiłem myślnik. Okej. Okay. I to chodzi wszystko, jeśli chodzi o ten barok, w, to jest wszystko jeśli chodzi o barok w Europie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Lekcja dzisiaj taka bardzo luźna, myślę, nie ma żadnych wojen, nikt nie ginie i tak dalej. Zadziwiające. Dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.